Szanowni, dosłownie kilka zdań chciałem poświęcić grawitacji, sile powszechnego ciążenia. Szkoda, że tylko kilka zdań, bo jest to fascynująca zupełnie historia. No ale za głęboko nie możemy w nią wchodzić, bo nie mamy jeszcze odpowiedniego przygotowania naukowego, żeby wszystko zrozumieć. Grawitacja to jest jedna z sił, które rządzą światem. Tam, gdzie mamy do czynienia z atomami i cząsteczkami, uczycie się o nich na chemii i na biologii w tej chwili, tam grawitacja praktycznie nie odgrywa żadnej roli. Jest za słaba. Za to tam, gdzie w grę wchodzą takie duże odległości, tak? Rozmiary takie jak naszej planety, Księżyca i naprawdę duże masy, tam grawitacja zaczyna królować. Tam z kolei nie widać tych sił i nie odgryzają one znaczącej roli, jakiejkolwiek roli siły, które odpowiadają na przykład za budowę atomu albo za oddziaływania chemiczne między cząsteczkami. Grawitacja zależy od masy. Mówimy, że jest powszechna, dlatego że źródłem siły grawitacji jest każda masa we wszechświecie, wszystko co ma masę, i źródłem siły grawitacji i czuje ją siłę grawitacji także wszystko co ma masę. Naszkicowałem tutaj schematycznie to w postaci dwóch takich kul. Jedna ma masę duże m, a druga ma masę małe m. I te kule oddziałują ze sobą siłą grawitacji. No i ta kula to może być Ziemia i na przykład ty. Ziemia przyciąga cię z siłą grawitacji, która jest tym większa, im większą masz masę. Natomiast zależy też od odległości między wami. Jeśli odległość między wami się zwiększa, to siła grawitacji się zmniejsza i to dość szybko się zmniejsza. Ale to może być też Ziemia i Księżyc, albo może to być Słońce i Ziemia, albo to może być galaktyka i sąsiednia galaktyka we Wszechświecie. Grawitacja rządzi i nie byłoby nas, gdyby nie grawitacja, bo i Ziemia, i Słońce powstały dzięki grawitacji, dzięki przyciąganiu grawitacyjnemu. A teraz grawitacja na przykład dba o to, żebyśmy nie stracili atmosfery. To jest zdjęcie Ziemi, zapewne z pokładu stacji kosmicznej. Widać chmury. I ta cienka warstewka to jest atmosfera ziemska. Rozproszone światło słoneczne w ziemskiej atmosferze. Dzięki temu, że jest atmosfera, mamy czym oddychać. No, ale mamy także, chroni nas ta atmosfera przed wpływem promieniowania, które dociera do Ziemi z kosmosu i mogłoby jakby zniszczyć żywe organizmy. Grawitacja rządzi Układem Słonecznym. Gdyby grawitacja nagle znikła, to planety rozbiegłyby się, uciekłyby od Słońca, no i oczywiście zaraz zmarzlibyśmy na śmierć, dlatego że Słońce jest źródłem energii, dzięki Słońcu na Ziemi jest ciepło i panują takie przyjemne warunki do rozwoju życia. Ale oczywiście, gdyby grawitacja nagle przestała działać, to Słońce by wybuchło po prostu, dlatego że to, co dzięki czemu Słońce jest Słońcem, to też jest grawitacja. Grawitacja rządzi naszą galaktyką. To jest zdjęcie Europejskiego Obserwatorium Południowego na tle jednego z teleskopów, widok na Drogę Mleczną, na naszą galaktykę. No taki widok trudno jest zobaczyć gdzieś w okolicach dużego miasta, gdzie jest dużo świateł sztucznych, ale może jeśli mieszkacie gdzieś
na wsi i tam, gdzie jest ciemno, to może uda się wam zobaczyć Drogę Mleczną. Jakiejś ciemnej, bezksiężycowej nocy robi niesamowite wrażenie, taki jasny pas przez całe niebo. To jest artystyczna wizja naszej galaktyki. To zdjęcie pochodzi z NASA. Jeśli dobrze sobie przypominam, to my gdzieś mieszkamy tutaj, tu jest gdzieś nasz Układ Słoneczny. Jak widzicie, żadne centralne i eksponowane miejsce, jak mówią Anglicy, nothing to write home about. Za kształt tej galaktyki także odpowiadają siły grawitacji. I w końcu to jest jeszcze jedno zdjęcie. Jeszcze jedno zdjęcie nieba, wykonane przez duży teleskop. Widać na nim gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk. Wszystko, co jest widoczne na tym zdjęciu, powstało dzięki grawitacji. Więc grawitacja, choć jest oddziaływaniem niezbyt silnym, ma olbrzymie znaczenie dla naszego domu, dla wszechświata. Dziękuję bardzo.